nie na streamie, ale na odcinku, pod odcinkiem w komentarzach mówił, dlaczego nigdy nie zrobiłem Koenigsegga na drift jakiegoś. No moja odpowiedź jest zawsze ta sama, no po prostu samochody z silnikiem montowanym centralnie nie nadają się do driftu. Bardzo ciężko nimi jest driftować. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Jesko, czy uda nam się go suningować. Ja kiedyś mówiłem na niego Jesko, a potem okazało się, że wcale się nie czyta Jesko, tylko Jesko. A Jesko się czyta z kolei imię taty założyciela Koenigsegga. Bo to generalnie ten samochód jest na ku czci jego taty. Jego tata chyba jeszcze żyje, tego założyciela Koenigsegga, tak mi się coś wydaje. To jest, już chyba wiecie, że to jest mega szybki samochód, no nie? Tu mam chyba akcelerometr, nie wiem co to jest. Czy to godzina? Coś tu jest, jest tak szybki, że ja nie zdążę w nim biegów zmieniać, jak mam na łopatkach. Tu chyba mam sprzęgło też, wiecie? Muszę naciskać sprzęgło przy zmianie biegu. No ale to można, wiecie, sobie w Fordzie zmienić, nie? W każdej chwili. No ale będziemy driftować zaraz nim. No i zobaczymy, no cztery paki. A to jest, słuchajcie, niestuningowany chyba. Cztery paki na każdej prostej to tak leciutko. Zobacz. Samochód jest totalnie przesadzony. Ale ty, całkiem nieźle drogi się trzyma. I ty, czy damy radę zrobić... Czy damy radę zrobić nim jakiś sensowny drift? No mamy napęd na tył, niestety silnik z tyłu. Myślę, że będzie ciężko, no. Dystansę możemy dać. Ten samochód kompletnie nie jest do driftu. Może uda nam się... Nie uda nam się spoilera z tyłu nawet usunąć. Mocy absolutnie nie... Zobacz, co się dzieje z mocą. Mocy absolutnie będę tutaj zwiększał. To nie, no, nie ma szans nawet, tak. Zawieszenie... Możemy dać driftowe zawieszenie. O, to jestem zszokowany. No dobra, to trochę ułatwia sprawę, jeśli chodzi o driftowanie. I skrzynię dajmy sobie czterobiegową. Cokolwiek to zmieni, myślę, że niedużo. Będziemy pewnie na jedynce cały czas driftować. Driftowy dyferencjał. To jest ciekawe, że może ten samochód zrobić. Znaczy są do niego części driftowe. Jestem zaskoczony bardzo. Może się okaże, że to będzie dobra fura do driftu. Chociaż naprawdę nie wyobrażam sobie. Ostatnio w F1 2022 driftowałem sobie samochodami i muszę wam przyznać, świetnie się driftuje samochodami w F1 2022. Byłem taki sceptyczny co do tego trybu, no bo jednak, no wiesz, no F1, raczej po tej grze spodziewamy się, wiesz, takiej jazdy no bardziej sportowej niż pokazowej. Jak myślicie? I tak, no dobra, to weźmy jakieś może malowanie driftowe, zaraz zrobimy tuning jemu, robimy ludzkowóz, zobaczymy, czekaj, czekaj, design, może będzie tutaj coś typowo do driftu, nie wiem, Rockstar, Brembo, ej, fajnie, fajnie wygląda to malowanie, nie, tak ten może z tyłu gradient żółty, brzydki, ale ten cały przód, spoko. Dobra, robimy tunik. Nie wiem co tu za tunik zrobić. Myślę, że cokolwiek bym tu nie zrobił, to samochód będzie legendarnie trudny do opanowania. No, no nie widzę tego, kompletnie. Dobra, mamy samochód skonfigurowany na drift. Niestety pada deszcz, więc nie wiem jak tutaj podriftować w takich warunkach. A, ale spróbujemy. Mamy wrzuconą dwójkę, myślę, że jedynka będzie akurat do... Tak, jest trochę ślisko. Ja myślę, że jakby przestało padać, to by było trochę lepiej do driftu. Zwłaszcza takim samochodem, no come on. Jaj, tutaj nie, to na ćwierć gazu się jeździ tym samochodem, żeby driftować. Ćwierć gazu. Wiecie, on w standardzie już jest niezłym driftowozem, no nie? Może zduszę go trochę dwójką i na dwójce będę próbował driftować czy coś. Mam nadzieję, że ten deszcz przestanie zaraz padać, bo przecież tragedia. Pójdę sobie na mój tor driftowy za moment. Tam to raczej na pewno sobie nie poradzę, no, nie ma szans. Ej, na ćwierć gazu. Na ćwierć gazu i ten samochód już, wiesz, loto. Tu jeszcze jest taka fajna miejscówka do driftu. Samochody z silnikiem montowanym centralnie mają to do siebie, że jak nimi driftujesz, to one się zaczynają prostować w pewnym momencie. Nie da się tak pięknie utrzymać ich w drifcie, wiecie?
one zaczynają się zachowywać w sumie trochę jak samochody z napędem na cztery koła. Nie wiem, na prostych kołach musisz driftować nimi. Nie wiem, jak, nie wiem jak do nich podejść kompletnie. W F1 2022 jak driftowałem, Force Feedback fantastycznie reaguje na drifty. Mega dobrze, bardzo mi się fajnie driftowało. Ale na przykład McLarenem, tam jakiś Artur czy Arturo, jakoś tam nazywał Artura, jakoś tak, był tam taki McLaren, to nim się driftowało prawie tak samo jak Mercedesem, który ma, wiesz, zupełnie inną konfigurację, nie? Mercedes ma silnik z przodu, a McLaren miał silnik montowany centralnie, tak jak ten Koenigsegg tutaj, nie? Także tu z gazem trzeba bardzo ostrożnie. Zaraz mam nadzieję, że będzie dzień bez deszczu, to może... O, zresztą bardzo dobrze widzicie tutaj. Jak dacie radę zauważyć, to zobaczcie, tutaj dodaję gaz, nie? W tym miejscu, to na zielono, to jest gaz. Tu mam hamulec, a teraz to na niebiesko mam sprzęgło. I zobaczcie, jak mało gazu dodaję, żeby driftować. Teraz jestem na dwójce, nie? To właściwie bardziej takie ślizganie niż driftowanie, wydaje mi się. Ej, on ma strasznie dużą turbodziurę, tutaj nie chciał mi wstać w ogóle na obroty. Chciałem go kopać ze sprzęgła, a on i tak nie chciał wstać. Mimo, że nie dawałem tych ulepszonych turbosprężarek. Jest tak, nie wiadomo w którą stronę skręcić. Zupełnie inaczej niż na przykład w tym Lexusie SC300, którego żeśmy ostatnio driftowali, albo w legendarnej 350 Nissanie. Tamto to praktycznie samo lata, no. Kierownicą tylko jakieś tam delikatnie sobie skręcasz, albo kierownica sama wszystko robi za ciebie. No jest pięknie. Więc powinniśmy spróbować bardziej na takich chyba gładszych zakrętach, bo jak ja robię samochody driftowe, to one właśnie mają tak koło 500, 700 koni mechanicznych, to już jest tak dużo, nie? 1200 koni mechanicznych to jak już chcę na tych oponach driftowych podriftować, które są takie, wiesz, przyczepniejsze. A tutaj tak, poszerzyliśmy opony z tyłu i z przodu, zwiększyliśmy docisk aerodynamiczny, może właśnie powinienem go zmniejszyć, nie wiem. Żeby jakoś lepiej to driftowało. Właśnie, może tak spróbujmy. Może okaże się, że te spoilery jakoś nakierowują ten samochód bardziej do przodu. Więc zmniejszmy ten docisk aerodynamiczny do minimum. Tutaj ten negatyw niepotrzebny, aż taki duży. No i dobra, i zobaczmy. Jedynka bardzo długa, na razie zostawmy, okej. I zobaczmy, tu mamy kilka takich zakrętów. Ale powiem wam, że sprzęgło, jak nie miałem sprzęgła, to dziwnie było tutaj driftować w porcie, ale teraz ze sprzęgłem można taki drift wyratować i większe kąty robić, także mega fajnie, że sprzęgło już działa mi tutaj w grze. Ale my, Jezu, on jest za szybki, 300 km i driftować ma? Co to znowu zaczyna padać? Co to za pora roku jest? Kurde, no nie da rady, on się za dobrze trzyma. Na padzie to tak, skręt maksymalny lewo, skręt maksymalny w prawo i wiesz. I driftujemy, i poszli, nie? No nie ma nic trudnego, ale na kierce jest bardzo ciężko kontrolować, za dużo mocy ma po prostu. Jak ktoś ogląda ten mój odcinek, to zawsze gra na padzie, nie? Czy tam ogląda live'a, cokolwiek i tak myśli, jakie 700 koni, 1200 co najmniej w każdym samochodzie do driftu.
Zobacz, jak się fajnie driftuje, zobacz, jak Lucek driftuje fajnie na tym. Mid engine'ami, zajebiście, nie? No ale ja driftuję właśnie na kierownicy i dla mnie takie driftowanie jest nieprzyjemne bardzo, bo tak, ty skręcasz maksymalnie lewo, prawo, nie? Tak szybciutko, tym padzikiem. A ja za ten czas muszę zrobić 700 różnych obrotów tutaj, plus jeszcze wybrać odpowiedni bieg i tak dalej. No ale to na tym, na napadzie też trzeba wybrać bieg, nie? Ale no, zobaczcie, jak te koła tam wariują z przodu. No na kierownicy nigdy w życiu bym nie dał rady zrobić takiego skrętu. Dlatego robię sobie samochody przeważnie takie słabe do driftu, które z kolei na padzie nie są takie może ciekawe do driftu, nie? No bo na padzie, jak ja grałem, to pamiętam tak, każdy samochód do 400 km na godzinę musiał lecieć. Driftowy samochód to co najmniej tam 2000 koni mechanicznych. A jak zacząłem grać na kierownicy, to tak delikatnie sobie zacząłem te samochody tuningować, tak subtelnie, nie? Ale jak się zaczyna robić sucho, samochód robi się przyczepny, to wtedy tak naprawdę powinno się sprawdzać, czy on się nadaje do tego driftu, czy nie. Muszę sobie znowu odpalić jakiś wyścig i na wyścigu popróbować. Ja bym tu zrobił swapa silnika na jakiś wolnoscącą V8-kę. Może właśnie jest jakiś Koenigsegg, którego dałoby się zrobić do driftu i zrobić mu swapa silnika, bo tutaj przy niskich prędkościach jest ciężko z turbo dziurą. On po prostu od niskich obrotów nie chce ładnie zbierać, tak jak to w driftowozach fajnie, żeby było, nie? Ale za to dwójka obsługuje nam prędkości od 0 do 300 km na godzinę. Dziękuję. On raczej byłby fajny do takich zakrętów. Gdzieś tam lecisz sobie 200 na godzinę, robisz sobie takiego slajdzika, nawet niekoniecznie power slide, po prostu taki, o, driftik trochę ręcznego. I takie coś, nie? Ale nie, żeby tam coś, jakaś precyzja, jakieś tam nawrotki fajne. Ja jeszcze w Fordzie muszę się nauczyć jednej rzeczy. Muszę się nauczyć 360 na kierownicy. Nie wiem, jak do tego podejść, muszę sobie może jakiś poradnik odpalić, zobaczyć, jak się to robi w rzeczywistości i zobaczyć, czy dam radę coś takiego zrobić w grze. Czekaj, bo tu strefa driftowa jest. Dawaj tą strefę driftową. O, zobaczę. No, ja tam w pewnym momencie, ty, pobiłem swój rekord jakiś. Za dużo mocy. Kurde, tutaj on jak w pewnym momencie wskoczy na te obroty. Tu jest jeszcze taki fajne miejsce do driftu. Ej, malutko gaz dodawałem. Maksymalnie do połowy chyba. Przepustnica, on i tak obrócił. Nawet jak mu się tutaj załącza rev limiter, to nie chce wrzucać trójki. Wtedy to on wystrzeli w kosmos. Ma za dużo mocy.
Ty, a może opony jakieś dragowe czy coś, takie wiesz, super przyczepne? Wtedy może by ciekawie driftował. Bo te driftowe, one już tutaj nie dają rady do tego autka. Strasznie. O, tu mamy taki super gładki zakręt, spróbujmy trójką. No nie, nie ma jak. Zobacz, on po prostu się jakoś... On nie chce w ogóle zarzucić przy takich prędkościach, nie? Kopię tu sprzęgło, robię co mogę, a on po prostu leci jak przyspawany. O, zobaczymy, czy rondo uda się trzepnąć. Na rondzie zawsze wszystko wychodzi. Jak samochód driftuje, jak się prowadzi. Starałem się go zmulić i tak, przełożeniami starałem się go zmulić. Szerokimi kapciami, niskim ciśnieniem w kapciorach, no. No nic nie pomaga. Jesko jest za silne do driftu. Przez ter. A trójka to już na trójce w ogóle nie chce latać. Oh my god. No i co, no zrobiliśmy. Jest Kona Drift, tak to wygląda. Nawet fajne malowanie udało nam się dorwać do tego auta. Nie uważacie? Całkiem ładnie wygląda. Ten gradient z tyłu taki z dupy. Mógł to ktoś lepiej zrobić, tak myślę. Ale no da się, nieźle. Czwórka to już w ogóle. No ale tutaj jest mocny nadbieg dla tego. Nie będę wam chyba szerował tego, wiecie, tuningu driftowego. No bo co to? Coś tam pobawiłem się suwakami i tyle, nie? Jest Kona Drift, zrobiliśmy.